Pan Adam Knura, pracownik Muzeum w Raciborzu, wieloletni, doświadczony, wiele różnych projektów w ramach muzeum, ale dzisiaj się wcieli z panią Iwoną Ogielnicką w rolę przewodników. Co można zobaczyć w sercu, w centrum Raciborza takiego, że jest się turystą spełnionym, zobaczy się coś interesującego? Znaczy ja powiem z własnego punktu widzenia, bo właściwie pierwszy raz będę dzisiaj miał okazję prowadzić ludzi po mieście, bo no nie mam póki co kursu takiego ukończonego i właśnie będę bardziej korzystał z wiedzy historycznej. Będę pokazywał miejsca, budynki, które kiedyś spełniały inną funkcję, albo których już zupełnie nie ma, a były bardzo ważne dla historii miasta Raciborza w XVIII, XIX czy na początku XX wieku. Także skupię się troszeczkę na tym Raciborzu niewidocznym. Bo to chyba jest rzadko właśnie przez przewodników jakby wykorzystywane, tak, tego typu wiedza. I teraz moja koleżanka Iwona Ogielnicka będzie z kolei opowiadać o tych budynkach, o tych zabytkach, które przetrwały, które ciągle można oglądać, ale też w formie bardziej takich ciekawostek, nie taka nudna historia od początku do końca, tylko coś takiego bardziej ciekawego. To proszę tylko powiedzieć ten jeden, taki według pana topowy budynek tutaj w sercu, w centrum Raciborza, który miał inną funkcję niż dzisiaj, który funkcjonował, bądź też budynek, którego już nie ma, a pokaże pan miejsce po nim, tak? Zacznijmy od tego budynku, w którym teraz jesteśmy. Tutaj przez 250 lat znajdowała się jedna z najstarszych raciborskich aptek od Złoty Manioła. Dopiero w 1945 przestało istnieć, a pierwsza zmianka o niej to jest 1694 rok. Także też pewnie mało kto o tym wie, że ten budynek właśnie była tutaj taka funkcja. Urząd Miasta, fabryka, dawna fabryka Sobcika, tak? To już trochę łatwiej, ale ta apteka tu, to rzeczywiście, pan strzelił. Także no tego typu rzeczy właśnie będę chciał powiedzieć. Super, dzięki.